Ergol to na pewno jest firma nietypowa, ponieważ Ergol powstał od, tak można powiedzieć, od pierwszej pary butów, gdzie prezes Marcin Radziwon sprzedawał tak zwane buty z bagażnika, więc jest to firma stworzona od podstaw, od pierwszej pary butów. Na pewno dla nas jest bardzo ważne, że współpracujemy z Radomiakiem. Radomiak jest to klub, który bardzo w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwinął. Jest bardzo profesjonalnie zarządzanym klubem. Jest klubem, który gwarantuje stabilność współpracy, więc współpracując z firmami, z klubami, z akademiami, właśnie jest to dla nas bardzo ważne, że możemy tą współpracę, ten profesjonalizm właśnie odczuć również ze strony klubu i dlatego to ta współpraca z Radomiakiem gwarantuje nam najwyższy profesjonalizm przede wszystkim. Dlaczego warto wspierać ten klub? Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo fajnych kibiców. Nawet niejednokrotnie jadąc w Polsce przez Polskę, włączyłem w Radomiu radio i powiem tutaj ciekawostkę. Był wywiad z Szymonem Wydrą. Co za tym idzie? Radomiak ściąga ciekawych ludzi. Można na pewno ich spotkać. Może czy niejednokrotnie na trybunach, czy na VIP-ach, ale na pewno jednoczy fajnych ludzi. Co tak właśnie dało mi do myślenia, że jest to klub, który przyciąga ciekawe osobistości, między innymi pan Sławek, tak, który jest znaną postacią również w świecie piłki. I na pewno to pokazuje to, co wcześniej powiedziałem, ten profesjonalizm, ale przede wszystkim bardzo, bardzo ważni kibice, którzy licznie wspierają mecze, no a także to, że Radomek jest bardzo wysoko w tabeli, świadczy o tym, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Zapraszam do nas, do Centrum Piłkarskiego przy Puławskiej 255. Tam na pewno każdy kibic reprezentacji Polski znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy, ponieważ jest duży asortyment. Możecie znaleźć coś dla siebie nie tylko do kibicowania podczas meczu, ale także, aby używać takich fajnych akcesoriów w dniu codziennym. No i oczywiście znamy się z piłki. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.